Ostatni film, w którym wyjaśniałem, Paliona oraz jego widzów przez 8 minut naprawdę nieźle się przyjął, dlatego postanowiłem, że. W sumie, to dlaczego nie nagrać coś takiego tylko że o Wojanie? Jednak zanim zaczniemy, chciałem Ci powiedzieć nie o subskrypcjach, tylko o tym, żebyś kliknął to wspieranie, a być może pojawić się na ekranie tak jak ci tutaj właśnie ludzie, których widzisz. Pozdro dla Was, a teraz lecimy z tematem. Ten, kto wyzywa Paliona i Wojana, niech go Putin wydyma. Słuchaj, kubuś, powiedz mi, ile ty masz lat, żeby mówić komuś, że zostanie wydymany. No bo ja myślę, że na pewno nie wystarczająco. Tak mało ty wy. Wyzywasz Wojana i palion? Ele, oni mają ow ciebie, debilu, dopier tyle. Nie mam pojęcia kompletnie o co tu chodzi w tym komentarzu. Po raz kolejny widzowie Wojana pokazują, ile mają ilorazu inteligencji. Spoiler alert, nie jest to za dużo. Odwal się od paliona, przy głupie. Po pierwsze, jak widać na odwalenie, to robili ciebie rodzice. A po drugie, jeżeli ja bym ci powiedział, żebyś się odwalił, to byś to zrobił? Czy raczej dalej byś płakał o to, że wyzywam Wojana? A tak, to po co wyzywasz Wojana, jak masz mniej subów od jego debilu? Ponieważ, mordo, ja jestem Big Ben, a ty jesteś tam na dole. Wierzę. Co chodzi, Mordo? To się nie kończy. Wojan dobił więcej subów niż ty. Ha ha ha. Twoja mama dała więcej razy niż każda inna. Ha ha ha. Ty jesteś najgorszy. Wiesz, że dużo osób iście przez to nie lubi, prawda? O tutaj się pukni, O tu. Słaj, Mordo. Wiesz jak jest. Ja pukałem Twoją mamę. Tylko, że gdzie indziej niż w główkę. O boże, ten tutaj jest długi. Ludzie nie wbijajcie 200 tysięcy. Inni mają rację. Palion górą. A ty nic nie umiesz. Nigdy nie wbijesz też dwóch milionów jak Wojan. Albo miliona jak Palion. A wiesz dlaczego? Bo nic nie umiesz. Dalej nie zamierzam tego czytać, bo to jest naprawdę zbyt długie. Słuchaj so Mordo, wiesz co ja ci powiem? 200 tysięcy to ja na 100% wbiję i to szybciej niż sobie wyobrażasz. A po drugie Mordo to się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Wiesz jak jest. Jedno auto, drugie auto. Cztery Rolexy w garści. Wiesz o co chodzi Mordo? To się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Nie lubię cię, bo Disujesz i zdisowałeś ramka Wojana Paliona Bartosza Dąbrowskiego. A jak mój kanał schejtujesz, to zadzwonię do ty. Kim jest ty? Chodzi ci o mnie? Chcesz, żebym sam do siebie zadzwonił? Nawet nie wiem czy to jest możliwe. Chociaż w sumie jest to możliwe, a wiesz dlaczego? Jeden iPhone, drugi iPhone to się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Ja go na przykład oglądam. Wojana też i subskrybuje. Słuchaj dziecko, jeżeli masz takie problemy, to powiedz swoim rodzicom, żeby zawieźli cię do psychiatry, a nie próbujesz tutaj się wyżalić w komentarzach, bo nikt ci z tym nie pomoże. Wojan Palion i Kati to są mega fajni youtuberzy. Nie kolego, Wojan Palion i Kati to nie są mega fajni youtuberzy. Zaufaj mi. A tak na serio, to mnie nie obchodzi, czy ich oglądasz czy nie. Abra Palion i Wojan mają SC, a ty nie. Co ty w ogóle używasz ze slangu, kolego? Czy ty nie masz czasem 9 lat? Ano tak, zapomniałem, 9-letnie płody używają takich słów. i nawet nie wiedzą co oznaczają. Czepiasz się Wojana, bo jest lepszy od ciebie. Oj, Michaś, mam nadzieję, że Twoja mama tego nie widzi. Ponieważ, jakbyś się jej zapytał, kto jest lepszy w łóżku: jej małżonek czy ja, toś otrzymał odpowiedź, która raczej by ci nie przypasowała. Nie! To Wojan ma wygrać, i nie mów tak. <gry> Strasznie mnie śmieszą te dzieci, które myślą, że ja faktycznie mam coś do Wojana, czy tam Paliona, czy innych youtuberów, o których nagrałem. Nie drogie dzieci, mnie nie obchodzą ci youtuberzy, po prostu o nich nagrywam, bo są z tego wyświetlenia. Czyli coś na co wasi idole również lubią patrzeć. My youtuberzy się od siebie tak bardzo nie różnimy w niektórych rzeczach. Sam się wstydź przezywaczu. Mam gdzieś twoje suby. Wojan i tak ma więcej. O nie, Wojan ma ode mnie więcej subskrypcji. Nie mogę powiedzieć ani jednego słowa jego osobowości w internecie. Bardzo przepraszam. Przysięgam, że już więcej tego nie zrobię. A wiesz na co przysięgam? Na dziewictwo twoje mamy. Czyli tak naprawdę na nic. Dzięki mnie. Odczep się od Wojana i Paliona i Kati. Spokojnie, myślę, że Paliona mamy na jakiś czas z głowy. A co do Wojana, który jest w tytule, to uwierz mi, on bardzo zaciera rączki na takie dzieci jak ty. Oj, tak. I to jeszcze bardzo. <ścoughs> to zabrzmiało bardzo źle. Chodzi mi tu o wyświetlenia z takich dzieci jak ty. Tak tylko mówię, żeby wszystko było jasne. <ścoughs> Wal się, uwielbiam Wojana. Nie hejtuj. Oj, przepraszam. Już naprawdę tym razem obiecam. <laughs> żartowałem. Robiłem ci batkę na kolanach. A ja mam 8 lat i lubię Wojana. I Paliona. Dwie rzeczy. Po pierwsze nikt nie pytał, a po drugie, z tego co widzę, to nie miałem takiego złego podejrzenia o wiek widzów Paliona. Już wszystko jest jasne, mają oni 8 lat. Pamiętajcie, aby unikać takie dzieci na ulicy, bo mogą wam zrobić krzywdę. A czemu akurat owojanie? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo mogę. Dobra, słuchajcie, mógłbym tak naprawdę jak ham wycisnąć z tego 8 minut, ale naprawdę nie chcę mi się już czytać tych komentarzy, bo naprawdę łeb mnie od tego boli. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, bo zostawić suba i lajka. Polecimy po 200 koła, no bo czemu nie? W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.